Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym naszym super quizie z Jetpunka. Słuchajcie, widziałem, że tu wyskoczył mi taki jeden całkiem ciekawy. Znaczy dwa ciekawe mi się podobają, tak. Przywódcy i dyktatorzy XXI wieku, jak i gospodarze mistrzostw świata. Tak sobie myślę, że zagramy, zobaczymy jak mi będą ci dyktatorzy, bo mogę mieć z tymi nazwiskami problem, ale zobaczmy o co chodzi. A, trzeba kraje podać, okej, to nie będzie takie trudne. No dobra, to lecimy. Josip Broz Tito, Jugosławia. Muammar al-Kaddafi to jest Libia. Augusto Pinochet to jest Chile. Salazar. Nie pamiętam. Dalej Nasser to jest Egipt. Honecker to było NRD. Noriega, Honduras? Nie. Meksyk? Nie. Breżniew, ZSRR. Pol Pot to jest Kambodża. Czerwoni Kmerowie. Kambodża. Hugo Chavez, Wenezuela. Zuela. Mussolini, Włochy. Enver Hoxha, Albania. Idi Amin, Pakistan? Nie. Ayatollah Khomeini, Iran. Francisco Franco, Hiszpania. Mugabe. Boże, czy ja tego quizu nie robiłem? Tak mi się wydaje. Mugabe to było Uganda? A, tam było. Nie Zair. O, było kto inny. Mugabe to był Ghana? Jezu, już teraz nie pamiętam. Ceausescu, Rumunia. Hussein to był Irak. Mao Tse-tung to było Chiny. Ataturk, Turcja. Niazow to jest Mongolia. Nie, Kazachstan. Nie. Dobra, Fidel Castro, Kuba. Kim Il-sen to jest Korea Północna. Salazar. Gdzie to mógłbyś być? Boliwia? Chile było, co tam są jeszcze za kraje? Belize? Panama? Panama, tak, Noriega był w Panamie, tam była interwencja. Był ten Robert, znowu zapomniałem, był. Suharto. Indonezja? Tak. Niazow. Nie. Ciekawe, skąd ty mogłeś być? Nie. Może znowu tego Roberta Mugabe zapomniałem. Skąd on był? Nie. No nie wiem. Dobra, zobaczmy. Boże, Salazar, Portugalia, racja. I tu znowu Zimbabwe, Turkmenistan. Napisałem po tych stanach różnych i... Bo mogłem wiedzieć, Salazara powinienem był wiedzieć, że to była Portugalia, racja. Mugabe, Zimbabwe i Turkmenistan. Okej, okay. A tego trafiłem dobrze z Indonezją. Dobra, to było nieźle. I zobaczmy, spróbujmy w takim razie gospodarzy mistrzostw świata FIFA. Dobra, czekajcie. Tu jest Katar teraz? No, przepraszam. Mistrzostw świata. Dobrze, teraz była Rosja. Wcześniej była Francja. Nie, Francja to była Europy. Polska, Ukraina? To my byliśmy w którym roku? W 10? Poczekaj, co innego robię. Francja. Euro 2012 było w Polsce. Euro. Tak. Euro mieliśmy, bo to są mistrzostwa świata. Pierwsze. Oj, to będzie trudne. Francja 2002 było. Belgia, Holandia. Austria? Nie. Nie. 2002. Zaraz. France 98, 2002. Belgia, Holandia to były Euro 2000, a 2002 było w Niemcy? Nie. 2006 to było Niemcy? Tak, 2010. This time for Africa. Katar, tu nie wiem kto ma dalej. 2002, Francja. A potem? Wiem. Korea.
Tak, dobra. 9-4. USA. 9-0. Wow. Nie, ale... Tak, ale musisz wskazać punkt, a nie tylko napisać. To było zbyt easy, gdybym sobie wpisał jakieś tam Niemcy, Brazylia, Meksyk nie był? Nie? A tu Meksyk nie był? Tak, właśnie kojarzyłem, że to było 90. Gdzie mogło być? Nie, chyba nie. A, nie wiem więcej. Włochy, bo okay, Kanada, Meksyk, USA mają. To bym nie wiedział, na 1000%. Urugwaj, pierwsze, bo powinienem był wiedzieć, że Urugwaj, faktycznie. Bo pierwsze były w Urugwaju. Okej. Dobra, co tu jeszcze mamy? Wielcy Polacy według liter alfabetu? Co to jest? Wow. Dobra, już widzę, że będzie trudno. Chopin. To jest Dmowski. Polski działacz powiedzenia to jest Edelman, Marek Edelman. Jako pierwszy zbadał pisem F. Trener Górski. Kazimierz. Gdański astronom Helwetiusz? Nie pamiętam ten H. Polska pisarka opowiadań o Józefie Piłsudskim. Na I? Wow, ale trudne. Ostatni pierwszy sekretarz Jaruzelski. Uczestnik insurrekcji Kościuszko. Lem. Król Polski Łokietek. Mickiewicz. Jeden z najwybitniejszych twórców polskiej muzyki, śniąca Warszawy. Niemen. Legenda miłości wszystko wybaczy. Zapomniałem nazwisko. Kompozytor z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To był Paderewski. Laureat Polski Nagrody Nobla. Stworzył postać Macieja Boryny. Prus chyba, nie? Kto widział chłopów? Prus. A na R? Skłodowska dalej. Raymond, Boże. Dobra. Poeta, którego lokomotywa, rzepka, czy murzynka bambozowa, wszystkie dzieci na pamięć. Tu wiem. Polski jazd myślistwa. Czy ja o nim filmu nie robiłem? Boże. O nim robiłem film. Chyba. Jedyna polska osobista z tytułem biskupa Rzymu. Boże, Wojtyła. Tak. Badacz językowy na świecie. Boże, twórca Esperanto. Powinienem to wszystko wiedzieć. Żeromski. Poetka dwudziestowieczna. Na I. To był to chyba Helwetiusz. Nie wiem, może jakoś zmieniam tutaj. F. Biolog, biochemik. Bono? Ten na B? Bodo! Eugeniusz Bodo, właśnie. Polski geograf, badacz. Nie wiem. Dobra. Arktowski. Funk, okej. Okay. Heweliusz. Boże, dysleksja kontratakuje. Kazimiera i Łakowiczów, no nie wiedziałbym. Zamenhof, no tak, Zamenhofa nawet miałem, przejeżdżałem przez przystanek Zamenhofa. Urbanowicz, nie to nim. I Hanka Ordonówna. Okej. Okay. No, Heweliusza nie powiedziałem. Ale dobra, to widzę, że znałem tych, co większość osób znała. Czyli raczej nie miałem żadnego tutaj wyjątkowego elementu. Ale dobra, poszło to całkiem nieźle. No i to co? Myślę, czy jeszcze coś dzisiaj będziemy robili, czy nie. Patrzę jeszcze, ile mi tu zostało. Killer cytaty, postaci i cytaty państwa rządzącego Wietnamu. O, dobra.
Mam coś, co robimy, słuchajcie, w następnym odcinku. To zapraszam was od razu na jutro, bo już jutro zagramy w takim razie w jednostki w Heroes of Might and Magic 3. Więc na 100% będę to grasz, się mandzio, coś śmieje się. 100% gramy w takim razie jednostki w Heroes of Might and Magic 3. Omówienie zamków, część trzecia, już jutro. Kolega Ignacy, wielki powrót po 5 latach. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Ale udało mi się do 10 minut przeciągnąć, ale jestem sprytny. Hello.